Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego znowu byli wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Druga niedziela wielkanocna, zwana Niedzielą Miłosierdzia. Ta dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na Jezusa, który przychodzi do uczniów, którzy byli zalęknieni. I to pierwsze spotkanie z uczniami, oni byli zamknięci, jak pisze święty Jan, z obawy przed Żydami. Jezus przychodzi do nich i mówi: pokój wam. To najważniejsze przesłanie, które Jezus daje: pokój wam. Wobec tych wszystkich niepokojów, które jeszcze były w ich sercu, wobec lęku, wobec tych sytuacji, w której nie wiedzieli, co się stanie po śmierci Jezusa, Jezus przychodzi i mówi do właśnie uczniów, którzy byli schowani przed Żydami. Myśleli, że coś niewłaściwego, coś przykrego może ich spotkać. Jezus mówi do nich: pokój wam. Widzimy tutaj radość uczniów, która towarzyszy im, dlatego że Jezus przychodzi i wypowiada właśnie te słowa. Ale Jezus nie pozostaje przy tych słowach. Mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc uczniowie dostają nowe posłanie, nowe zadanie, czyli Jezus przekazuje im coś, co mają właśnie teraz wykonać. To, co ich czeka, i mają być gotowi na to posłanie. Widzimy więc postawę dynamiczną, nie jakieś statyczne oczekiwanie, ale po prostu posłanie. Widzimy tutaj, że to przesłanie jest również skierowane dla nas. Jezus każdego z nas posyła ze swoim pokojem. Posyła, żebyśmy byli świadkami zmartwychwstania, żebyśmy nie zostawiali tej prawdy tylko dla siebie, ale żebyśmy tą prawdą nieustannie dzielili się w naszym otoczeniu, tam gdzie żyjemy, tam gdzie mieszkamy, po prostu w całym naszym środowisku. To wyjście i to posłanie to nie ma być dzieło uczniów, ale jak czytamy dalej, po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Jezus pragnie, aby uczniowie byli otwarci na Ducha Świętego, który jest duchem mocy, który jest duchem zwycięstwa Jezusa, ale też jest tym, który nieomylnie ich prowadzi. To przesłanie jest również wskazaniem dla nas, że mamy być zawsze otwarci na Boże prowadzenie i mamy być tymi, którzy innym zanoszą Bożą miłość. Nie naszą miłość, ale przede wszystkim miłość Boga. I w tym posłaniu widzimy coś bardzo aktualnego, nie tylko 2000 lat temu, ale widzimy przesłanie, które jest aktualne dla każdego z nas dzisiaj, żebyśmy nieśli miłość Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego, do każdego człowieka.
tej miłości ma być konkretne zadanie, konkretna postawa. I czytamy to właśnie u świętego Jana, który mówi do apostołów, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Przesłanie miłosierdzia, przesłanie dzielenia się miłością, ale przede wszystkim odpuszczenia grzechów, odpuszczenia tego, co było złem, co było przykrością, tego, co było konkretną raną, którą inny człowiek zadał mnie i po prostu ta rana gdzieś może jeszcze jest. Co jest ważne, ta miłość jest czymś zasadniczym. Uwierzyć w tą miłość, którą ja mam zanieść, dlatego że Bóg posyła mnie właśnie z tą miłością. Przesłanie niedzieli miłosierdzia oznacza, że wychodzę z otwartym sercem do każdego człowieka. Wychodzę przede wszystkim, żeby podzielić się z nim tą miłością, którą Jezus najpierw obdarował mnie, dlatego że Jezus w pierwszej kolejności daje tą miłość. Pokazuje nam, jak bardzo ważne jest właśnie to dawanie miłości i to przesłanie, które Jezus mówi apostołom, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, oznacza, że ja mam iść i mam być tym, który jest również człowiekiem odpuszczającym grzechy, dzielącym się miłością z innymi. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia wskazuje nam na jeszcze bardzo ważny temat, który jest w tym przesłaniu. Ogłaszać moc zmartwychwstałego Jezusa. Mamy głosić nie własną doskonałość, własne pomysły na naprawę świata, ale właśnie mamy głosić zmartwychwstanie Jezusa i ogłaszać to w całym świecie, żeby ta prawda wybrzmiała jak najszerzej. Jezus posyła swoich uczniów, żeby nie tylko wśród najbliższych ogłaszali tą prawdę, ale żeby na całym świecie prawda o Jego zmartwychwstaniu, prawda o Jego miłości stała się czymś oczywistym. Właśnie ta moc zmartwychwstania, którą przeżywamy w drugą niedzielę wielkanocną, to przesłanie miłosierdzia jest dzisiaj takie ważne, żebyśmy nie zapominali, że jest to posłanie na całe nasze życie, dla każdego chrześcijanina. Dzisiejszy obraz, który kreśli święty Jan, ewangelista, to spotkanie Jezusa z apostołami. I przekazują oni to swoje doświadczenie, tą swoją radość Tomaszowi. Ale widzimy, że jeden z nich, Tomasz, który po prostu w tym czasie nie był obecny, nie chce uwierzyć, że Jezus przyszedł ze swoją miłością, ze zmartwychwstaniem, Jezus mocny. On niejako pogrzebał go i powiedział sobie, że Jezus umarł, to jest niemożliwe, żeby on przyszedł. A więc przyjście Jezusa do człowieka może być czasem poddane wątpliwości. Widzimy tutaj postawę Tomasza, który mówi, ja nie wierzę. Ale Tomasz mówi jeszcze coś bardzo ważnego, że ja chcę dotknąć Jezusa, chcę się o tym po prostu przekonać. I my często jesteśmy bardzo podobni właśnie do Tomasza, bo mówimy, jeżeli nie dotknę, jeżeli nie będę tym, który dotknie Jezusa, włożę ranę, włożę palec, włożę rękę w Jego rany, po prostu nie uwierzę. Bardzo często jesteśmy ludźmi małej wiary, dlatego że nie przekonuje nas prawda świadectwa drugiego człowieka o zmartwychwstałym Jezusie. W tej postawie Tomasza jest pewne zdecydowanie. Tomasz nie owija w bawełnę, mówi, jeżeli nie włożę ręki do ran, jeżeli nie dotknę ran Jezusa, po prostu nie uwierzę. Natomiast Jezus nie zostawia go z tą wątpliwością. Czytamy u świętego Jana, że przychodzi znowu i mówi pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To jest to doświadczenie specjalnie dla Tomasza. I Tomasz spotyka się z Jezusem i właściwie widzi, że cała jego niewiara po prostu została obalona. Ma taki argument, widzi, spotyka żywego Jezusa, że mówi Pan mój i Bóg mój. Ja jestem przekonany, że to jest jedno z najpiękniejszych wyznań wiary, najpiękniejszych wyznań miłości w Piśmie Świętym. Natomiast widzimy, że Tomasz, apostoł, jest w tym czasie zupełnie przemieniony. Jezus mówi mu, zobaczyłeś i dlatego uwierzyłeś. Natomiast błogosławieni są ci, szczęśliwi są ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli. I to jest skierowane też do nas, że każdy z nas jest człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym, jeżeli wierzy właśnie w przyjście Jezusa. W tym obrazie, który mamy w dzisiejszej Ewangelii, jest jeden bardzo ważny element, który w szczególny sposób nakłada się na dzisiejsze święto Bożego Miłosierdzia.
Jezus przychodzi z otwartymi ranami. Jezus mówi do Tomasza: włóż palec w moje rany. I do każdego z nas to zaproszenie jest jak najbardziej aktualne. Włóż palec w moje rany. Całe twoje niedowiarstwo, wszystkie twoje problemy, to wszystko, co jest treścią twojego życia, ja pragnę uzdrowić. Natomiast podejdź bliżej. Jezus mówi, że to nie są miejsca po ranach, ale to są konkretnie rany. I właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego mamy to zaproszenie, żebyśmy podeszli bliżej do Jezusa i żebyśmy dotknęli Jego ran. Właśnie w Jego ranach jest nasze zdrowie i widzimy to w szczególny sposób, dlatego że wybrzmiewa to w Piśmie Świętym ta prawda. Natomiast potrzeba, żebyśmy mieli odwagę podejść do Jezusa. Nie wystarczy, że będziemy tylko słuchali o Jezusie, ale dzisiejsza niedziela zaprasza nas, tak jak Tomasza, żebyśmy podeszli blisko Jezusa, żebyśmy nie bali się, nie lękali, żebyśmy dotknęli Jego ran. Tego, co wydaje nam się, nie ma jakiegoś często większego znaczenia, ale Jezus mówi konkretnie: podejdź do mnie, podejdź i dotknij moich ran, bo pragnę uleczyć twoją niewiarę. Widzimy, że w przypadku Tomasza, Tomasz od razu po tych słowach potrafił wyznać: Pan mój i Bóg mój. Jest więc to zaproszenie do tego, żeby każdy z nas zbudował tą osobistą relację do Jezusa. Niedziela Bożego Miłosierdzia to jest ten szczególny czas, kiedy Jezus chce przyjść nie tylko do naszego niedowiarstwa, ale do tego wszystkiego, co jest pozamykane. Czytamy w Ewangelii: Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Widzimy więc, że ten obraz jest jak najbardziej aktualny dla każdego z nas. W naszym życiu jest wiele sytuacji, wiele miejsc, którym nie chcemy często otworzyć Jezusowi. Nie mamy zaufania, nie mamy wiary, że to Jego przyjście może cokolwiek zmienić. Natomiast Jezus przychodzi mimo tych drzwi zamkniętych i daje każdemu z nas szansę. To jest ta szansa, którą dał tak samo Tomaszowi. I widzimy, że przemienił całkowicie jego życie. Zakończenie dzisiejszej perykopy jest bardzo znamienne. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce. Widzimy, że jest wiele innych znaków, które czyni Bóg w życiu naszym, w życiu każdego człowieka, w życiu historii ludzkości i pragnie przez te znaki mówić. Właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego wskazuje nam, że w kulcie miłosierdzia, który w szczególny sposób jest nam bliski za sprawą Jana Pawła II, papieża, który w szczególny sposób to święto właśnie Bożego Miłosierdzia, możemy powiedzieć, podarował Kościołowi, że Bóg czyni w różny sposób w naszych czasach właśnie wielkie znaki. Święta Faustyna jest tą, przez którą w szczególny sposób wchodzimy w obraz Bożego Miłosierdzia. Ale Boże Miłosierdzie ma swoją historię, swój początek bardzo w odległych czasach, już w Starym Testamencie. Widzimy, że już VII wiek pokazuje nam Izaak z Niniwy, jeden z biskupów, już czci Boże Miłosierdzie i mówi, że tą podstawową sprawą jest Boże Miłosierdzie. Natomiast każdy chrześcijanin ma być świadkiem miłosierdzia. I to zadanie dzisiejszej niedzieli dla każdego z nas, żebyśmy mówili o Bożym Miłosierdziu. Dzisiaj wielu ludzi ma takie nastawienie negatywne. Ja już tyle zła uczyniłem, Bóg na pewno mi nie przebaczy. Bóg przychodzi dzisiaj z tą wielką szansą do każdego człowieka i ta szansa na każdego z nas czeka. Właśnie to mamy ogłaszać, że Bóg cię nie przekreślił. Bóg nie jest tym, który odstawił cię na bok i mówi: ty już nie masz żadnej szansy. Ale Bóg mimo naszego niedowiarstwa, mimo tych drzwi zamkniętych, o których pisze dzisiaj święty Jan, Bóg przychodzi. Jezus przychodzi i pragnie, żeby nasze życie było otwarte na Jego miłość. To jest pewne zadanie, pewna potrzeba, z którą mamy właśnie wychodzić do drugiego człowieka, aby mówić mu o tym przesłaniu, mówić o tej prawdzie Bożego Miłosierdzia. Ewangelia drugiej niedzieli wielkanocnej ma w sobie bardzo ważne, bardzo doniosłe przesłanie, aby iść do wątpiących, do tych, którzy gdzieś nie dowierzają Jezusowi, i powiedzieć im o miłości. To zasadnicza sprawa, ponieważ często ci ludzie właśnie przez niewiarę, właśnie przez swoje zwątpienie
budują różnego rodzaju mury Jezusowi. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii posyła nas i uczniów posyła, mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Jest to bardzo ważne przesłanie, w którym dzisiaj mamy iść właśnie do tych ludzi, którzy potrzebują. Nie musimy ich szukać daleko, dlatego że ci ludzie często są w naszym otoczeniu. Często są to ludzie z tego samego miejsca pracy, czasami z domu, czasami z tej samej parafii. Nie musimy szukać ich daleko, ale mamy im właśnie mówić o przesłaniu miłości, że Jezus ciebie kocha. Jezus pragnie obdarowywać ciebie każdego dnia. Potrzeba tylko, żebyś otworzył swoje serce. Dzisiejsza Ewangelia mówi o szczególnym spotkaniu. Spotkaniu Jezusa, który daje nowe życie. Dlatego, że miłosierdzie jest właśnie nowym życiem dla każdego człowieka. Jesteś posłany, aby czynić miłosierdzie. Dlatego podejmij te słowa Jezusa i czyń je. Bądź tym, który zanosi miłosierdzie drugiemu człowiekowi.